Zbliżające się dni Europy w Drohobyczu oraz nowa trasa koncertowa polsko-ukraińskiego zespołu Taraka były tematem konferencji prasowej w Konsulacie Generalnym RP w Lwowie. O przygotowaniach do imprezy opowiadali pełniący obowiązki mera miasta Drohobycz Taras Metyk i kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu Wiera Meniok. 6 czerwca na głównym placu, na placu rynkowym w Drohobyczu, otwarty zostanie Jarmark Miast Partnerskich Drohobycza, ale też gości Drohobycza. O godzinie 18 odbędzie się koncert zespołu Taraka na scenie na rynku w Drohobyczu. Karol Kus oraz Roman Chraniuk z zespołu Taraka zaprezentowali dziennikarzom dokumentalny film pod tytułem Ukrop. Jest to historia konfliktu na Ukrainie od Majdanu poprzez utratę Krymu i walki w Donbasie widziana oczami członków zespołu. Liderzy zapowiedzieli też trasę koncertową w dniach 6-16 czerwca na terenie obwodu lwowskiego. W ramach trasy we współpracy z Kurierem Galicyjskim zostanie zrealizowany film dokumentalny Most o relacjach pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Mam nieodpartą chęć i pragnienie poznać Polaków żyjących tutaj od lat. Ale nie tylko tych Polaków, którzy pamiętają jeszcze czasy i II wojny światowej i wielu zaszłości, ale chciałbym poznać to nowe pokolenie. Jestem bardzo ciekawy, jak to pokolenie postrzega w ogóle bycie na Ukrainie, jak to pokolenie postrzega to, co to znaczy być Polakiem i czy czują się Polakami i co myślą na temat przyszłości. Zarówno swojej, jak i w kontekście tego przyszłości Ukrainy i Polski. Jadąc na Ukrainę, muzycy przywożą z Polski pomoc humanitarną dla ukraińskich żołnierzy walczących w Donbasie. Już kilka razy woziłem pomoc humanitarną właśnie do strefy ATO, m.in. od Fundacji Otwarty Dialog, Stowarzyszenia Pokolenie, a tym razem będę wiózł opatrunki Celox, hamujące masywne krwawienia, na przykład od ran postrzałowych, czy od odłamków pocisków moździerzowych chociażby. I udało mi się w przeciągu ostatnich 2 tygodni zebrać pieniądze na 55 takich opatrunków, co stanowi kwotę około 55 tysięcy hrywien, także uważam, że to jest bardzo duży sukces. A połowę tej kwoty przekazało Poznańskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska Ukraina. Drodzy Państwo, w imieniu zespołu Taraka, w imieniu wszystkich organizatorów zapraszamy serdecznie od 6 czerwca do Drohobycza, potem do Samboru, do Stryja, do Iwano-Frankiwska, do Mościsk i do Lwowa na nasze koncerty, ale nie tylko na nasze koncerty, na spotkanie z naszą kulturą słowiańską i na spotkanie nas wszystkich, braci Polaków, Ukraińców, wszyscy razem będziemy się znakomicie na pewno bawili. Zapraszamy serdecznie.